Dzień dobry, witam Państwa redaktorów. Szanowni Państwo, postanowiłem spotkać się z Wami, głównie z rodzicami, ponieważ no, ostatnio dzieje się dużo w oświacie. Są nowe wytyczne. Od 12 maja uruchomiliśmy przedszkole. Do przedszkola chodzi czworo dzieci. Przedszkole działa sprawnie. Wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również Ministerstwa Zdrowia są na bieżąco egzekwowane. Od 12 maja funkcjonuje przedszkole, natomiast od wczoraj już uruchomiliśmy działania związane z edukacją wczesnoszkolną. W klasach 1-3 nauczyciele pracują stacjonarnie w szkole, ze szkoły prowadzą zajęcia, jak również opiekują się dziećmi, których rodzice nie są w stanie się zaopiekować. To są dzieci rodziców, którzy pracują w służbie zdrowia, w służbach państwowych. Tych dzieci w dniu wczorajszym również czworo przybyło do szkoły z klas 1-3. Również od wczoraj zostały uruchomione konsultacje dla klas 8. No, jest to głównie związane z egzaminem, który odbędzie się 16-18 czerwca bieżącego roku, ale nie tylko. Są to konsultacje nie tylko z przedmiotów tych egzaminacyjnych, matematyka, polski czy język, ale również innych przedmiotów, ponieważ bardzo długa przerwa była, ponad dwumiesięczna. Uczniowie mają w tym momencie możliwość skonsultowania, mają możliwość dowiedzenia się czegoś, materiału, który powiedzmy został przerobiony online bądź w systemie komputerowym. Natomiast no, nie ma to jak rozmowa bezpośrednia z nauczycielem. No, zostały zachowane wszystkie procedury i tutaj pragnę się zwrócić również do rodziców, między innymi w tym temacie, ponieważ została wysłana przeze mnie informacja, wiadomość do rodziców, do ponad 400 rodziców, z czego około 120 wiadomości przez 120 rodziców nie zostało odczytanych. Bardzo proszę Państwa, minęły już 4 dni, bardzo proszę Państwa, żebyście te informacje odnośnie konsultacji, jak wygląda organizacja pracy w szkole, zwracam się w tym momencie do rodziców i do uczniów, żebyście zapoznali się. Tam są procedury związane z funkcjonowaniem szkoły, z funkcjonowaniem również czy z przebiegiem, organizacją konsultacji. Bardzo proszę Państwa, żebyście Państwo zapoznali się z treścią informacji wysłanej do Państwa na Librusa, ponieważ no już wczoraj mieliśmy takie przypadki, że przychodzą rodzice, przychodzą dzieci i no nie do końca wiedzą, jak się zachować, jak postępować. W procedurach jest napisane wyraźnie, że jeśli chodzi o konsultacje, należy zgłosić, uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na 48 godzin przed, żeby no, mieć czas zorganizować to i nauczyciel się przygotować, a jednocześnie nie możemy dopuścić, żeby w szkole było więcej osób niż zakładają wytyczne i przepisy. Dlatego prowadziliśmy od samego wejścia do szkoły, drodzy Państwo, jest mierzenie temperatury, są środki dezynfekujące, nauczyciele są w swoich klasach, uczniowie idą do tych klas, do nauczycieli z danego przedmiotu, z którym wcześniej się umówili. Także organizacja wewnątrz szkoły no, musi przebiegać w sposób prawidłowy, przede wszystkim bezpieczny. Panie dyrektorze, wczoraj po dwumiesięcznej przerwie dzieci, nauczyciele wrócili do szkół. Czy to było tak, jakbyście zaczynali ten rok szkolny po raz pierwszy? Czyli tak, jakby zaczynał wczoraj pierwszy dzwonek?
Dokładnie tak to wyglądało, panie redaktorze. Nawet w gronie własnym rozmawialiśmy, bo to minęło ponad 2 miesiące, czyli tyle, ile trwała wakacyjna przerwa. To były sprawy do rozwiązania i ze strony kadry nauczycielskiej, i rodziców, i dzieci, także przygotowania do otwarcia szkoły w taki sposób, bo szkoła funkcjonowała, tylko funkcjonowały, były dyżury z PPP, czyli z tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdzie dzieci i rodzice mieli możliwość skontaktowania się z pedagogami, z nauczycielami i konsultacji w takim zakresie. Natomiast no, to już jest w tym momencie kontakt bezpośredni. No i bardzo trudne, bardzo dużo problemów, kłopotów, może niekoniecznie czasu zajęło nam przygotowanie szkoły pod względem tym wytycznych GIS-u, czyli opróżnienie sal. No, musieliśmy wszystko z sal powynosić i stworzyć bezpieczne warunki do realizacji zajęć. Panie dyrektorze, ale to chyba był taki sprawdzian przed tym pierwszym dzwonkiem, który może zabrzmieć 1 września. Podkreślam tutaj może, bo nikt dzisiaj nie wie, co stanie się za miesiąc, za dwa. A dzięki temu pana szkoły już są na to przygotowane. To prawda. My już taki test mieliśmy 12 maja, kiedy przedszkole uruchamialiśmy. Tam musieliśmy też opracować i dochować wszelkich procedur. Także tutaj już było takie ułatwienie tego 25 maja. No, należy dodać w tym momencie, że również i 1 czerwca, bo o tym nie powiedziałem wcześniej, uruchamiamy konsultacje dla klas od czwartej do siódmej. Także bardzo serdecznie zapraszam uczniów na te zajęcia. Ci, którzy mają problemy, którzy chcieliby skonsultować, chcieliby się czegoś dowiedzieć, nie rozumieją materiału, pewnych elementów materiału, to bardzo serdecznie zapraszam. Panie dyrektorze, nauczyciele w całej Polsce biją na alarm i mówią, że tak naprawdę są przeciążeni pracą, ponieważ rozpoczynają już tą pracę w szkołach, ale muszą kontynuować również pracę zdalną, sprawdzać, oceniać, szykować konsultacje, no chociażby pomagać tym uczniom, którzy dzisiaj mogą mieć problemy. Dlatego ja poszedłem krok do przodu i nauczyciele w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce w Szkole Podstawowej realizują te zadania w szkole. Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z planem lekcji i na tych lekcjach, przyjmując na konsultacje, jednocześnie realizują zdalne nauczanie. Także no, nauczyciel ma 40 godzin pracy dydaktycznej, ma 18 bądź 19 czy 20, 21 w zależności od tego, jaki ma wymiar pensum. Także ten pozostały czas może przeznaczyć właśnie na konsultacje. Ale byłby pan takim szczęśliwym dyrektorem, jakby miał pan załogę przebadaną? No na pewno tak. Zgłaszaliśmy ten fakt, zresztą pani doktor też tutaj przed chwileczką o tym mówiła. No bylibyśmy wszyscy pewni, natomiast na ten moment tak naprawdę nie wiemy, kto jest nosicielem i co się dzieje. Całe szczęście, że w tej chwili w Lubawce jest ten poziom zero, czyli nie ma zachorowań, nie ma stwierdzonych zachorowań. I to jest dobra wiadomość. Panie dyrektorze, tutaj jeszcze 2 tygodnie temu, kiedy rozmawialiśmy, nie było wiadomo, co z egzaminami ósmoklasistów. Dzisiaj już te wytyczne, pierwsze wytyczne są tak naprawdę. Czy dzisiaj musicie włożyć bardzo dużo pracy, żeby się do tych egzaminów przygotować? Bo to będą trudne egzaminy, nie tylko dla dzieci, ale również i dla was. To będą bardzo trudne egzaminy, ponieważ znowu wrócę do tego, że musimy przestrzegać zasad
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. One są bardzo rygorystyczne. 4 metry kwadratowe, odstępy. Te egzaminy będziemy przeprowadzać w sali sportowej. Podjęliśmy już decyzję. Do najbliższego piątku wraz z zespołem postanowiliśmy opracować wszystkie procedury związane właśnie z przebiegiem, czy z przygotowaniem i przebiegiem egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się 16-18 czerwca. Także w tej chwili trwają bardzo intensywne przygotowania. Ilu uczniów do tego egzaminu w tym roku ma przystąpić? 47 z 2 klas ósmych, także no, będziemy robić to na grupy, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie pomieścić w sali sportowej wszystkich uczniów. Są ograniczenia, tak jak ograniczenia są również, jeśli chodzi o zajęcia. W tej chwili, że do 600 metrów kwadratowych przy sali sportowej może być 14, powiedzmy, zawodników plus 2 trenerów. W sali do 300 metrów kwadratowych 12. Także te obostrzenia, tych obostrzeń po prostu staramy się przestrzegać. I tutaj trzeba by było też uspokoić trochę rodziców, zwłaszcza ósmoklasistów, i powiedzieć, że no tutaj muszą wykazać się cierpliwością i poczekać chwilę na sprawdzenie tych i podanie wyników tych egzaminów. Tak, z tym, że z tego, co docierają do mnie informacje, te komisje będą pracowały w przyspieszonym tempie, ponieważ już zaraz po egzaminie następuje rekrutacja do szkół średnich. W związku z tym te wyniki myślę, że będą dużo szybciej w związku z opóźnieniem egzaminu niż w poprzednich latach. Panie dyrektorze, przeskoczmy może do tych zajęć opiekuńczych. Czy dzisiaj jest taka tendencja, że rodzice chcą posłać swoje dzieci na te zajęcia, czy to w przedszkolach, czy w klasach 1-3? Czy otrzymuje pan takie wiadomości, że na następny tydzień tych dzieci przyjdzie po prostu więcej? No, jest zainteresowanie, wzrosło zainteresowanie. Natomiast no, ja z pełnym szacunkiem właśnie do rodziców i chciałem, drodzy rodzice, szczególnie właśnie tych przedszkolaków i wczesnoszkolnej edukacji klas 1-3, bardzo wam serdecznie podziękować za to, że postanowiliście pozostawić dzieci w domu wtedy, kiedy macie państwo opiekę, ale no nie wszyscy mają babcie, dziadków czy możliwość z takiej opieki skorzystania. Dlatego te kilkoro dzieci na ten moment jest w szkole i w przedszkolu. Uruchomiliśmy również opiekę środowiskową, świetlicową. Jest świetlica, 3 dzieci uczęszcza z tej 4 na świetlicy. Świetlica jest od godziny 6:30 do godziny 16:30. Także mój gorący apel również do was, drodzy rodzice, żeby jednak no, tej zasady starać się przestrzegać. Jeśli jest opieka, to zostawić dzieci, aczkolwiek my jesteśmy przygotowani oczywiście na określoną liczbę dzieci zgodną z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Natomiast to, co pokazują, czego dowiadujemy się w mediach, co nam pokazują przykłady kopalni na Śląsku, fabryki mebli w Kępnie, DPS-y, szkoła pożarnicza w Warszawie, że no niestety tam, gdzie są skupiska, gdzie jest większa liczba osób, no jest prawdopodobieństwo zakażenia jest dużo większe. Także no mój taki apel. Za 4 tygodnie, a dokładnie za 30 dni powinien zabrzmieć ostatni w tym roku szkolnym dzwonek. Rozpoczną się wakacje. Czy planujecie pożegnanie takie tradycyjne jak co roku w szkole? No nie ma możliwości takiego spotkania, takiego pożegnania i zakończenia roku szkolnego zrealizować.
Już w tej chwili też pracujemy nad systemem, mamy pewne rozwiązania. Najprawdopodobniej będzie to wyglądało w ten sposób, że dzieci o wyznaczonej godzinie pojedynczo będą przychodzić do wychowawcy i te świadectwa odbierać. No, takie czasy nastały, że trzeba to zrealizować w zgodzie z podstawowymi, powiedzmy, zasadami i bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Panie dyrektorze, ma pan wspaniałą kadrę UEFistów. Rozmawiał pan z nimi, aby troszkę pobudzić młodzież? Tak, niektórzy z nich już rozpoczynają treningi w sekcjach sportowych. Wiem, że karate, piłka nożna, realizują zajęcia nawet. Mówimy o zewnętrznych boiskach. Tak, o zewnętrznych boiskach. No, mówimy również o sali sportowej, ponieważ przy takiej pogodzie, wczoraj się do mnie zwrócił pan Artur Bodzek też, żeby takie zajęcia przeprowadzić na sali. No, oczywiście zgodnie z zasadami i z przepisami, że na sali przy określonej powierzchni sali może być określona liczba dzieci. Także no, w ten sposób również... Trafiony. Są możliwości, są te możliwości ograniczone, ale po tak długiej przerwie dzieciom i młodzieży należy się jakaś aktywność ruchowa. Dziękujemy bardzo.